Właśnie trafiła najciekawsza robota za ostatni tydzień. Co właśnie mam? To wszystko jest złoto. Złoto, czyli miesiąc. Tak, to wszystko jest miesiąc. I najpierw od czego bym chciał zacząć? Właśnie od tych rysunków. Jak oni jest zrobione. Właśnie pokażę, tak jak nie trzeba robić. Co mnie najwięcej zaskoczyło w tych rysunkach? Że tu wszędzie jest napisane fi. Zamiast tego, żeby napisać średnicę. Żeby na komputerze wstawić znaczek średnicy, trzeba nacisnąć Alt i po prawej stronie na klawiaturze, tam gdzie cyferki, trzeba wpisać 0,2,16. I wtedy się wstawi właśnie znaczek średnicy. Nie trzeba tu pisać tego fi. Co to za fi, nie rozumiem. Tu widać, że jest napisane 13 mm. No to kurde, jak jest ta średnica? No czyli mamy normalną średnicę, to dlaczego pisać właśnie to, że to jest 13? To też tego nie rozumiem. Tu jest też pomyłka, napisane R17. A to nie R17, a to on myślał o średnicy 17 mm, a on napisał R17. Naprawdę to musiało być R8,5. Muszę być R8,5? No, powiedzmy tu... Nie było napisane średnicy, było napisane tylko 25 z długości. Tak, następne coś okazało się błędem, że tu napisane jest połączenie gwintem, czyli ten właśnie, który zamawiał tą część, chciał oszczędzić trochę materiału. Tak, oszczędzanie materiału jest, naprawdę, ale nie jest oszczędzanie czasu. Czyli połączenie gwintem, ja muszę w tej stronie zrobić gwint, czyli jak to jest średnica 5, no robiłem gwint M4. Musiałem zrobić tu gwint po prawej stronie, później musiałem zrobić gwint po lewej stronie, a dodatkowo, żeby to się wkręciło, zeszło się między sobą i nie było szpary pomiędzy tym. Nie mogłem tu zrobić po prawej stronie dużej fazy, żeby to się więcej wkręciło, tylko musiałem przyszlifować narzynkę w taki sposób, żeby narzynka dokręciła się to do końca. I nie było szpary to między jedną a drugą cięcią. Właśnie zaraz pokażę, jak u mnie to wyszło. I ten promień robiliśmy na CNC, a dalej to wszystko ja robiłem już na zwykłej tokarce. Tak, następne tego wymiaru to w ogóle nie było, to już było dopisane. No, czyli taki rysunek jest no, mocny naprawdę, że powiedzmy tak, tu jest napisana średnica, tak, to 36 mm, a tu ona sam powtarzasz jeszcze raz 36. Tego nie trzeba pisać, jeden raz napisałeś 36, ten otwór i już mamy. Później tu są otwory, tak te dwa. To jeden, a to drugi, czyli nie między sobą rozstaw normalny tam jakiś, a tylko napisane jest od boku, czyli od zewnętrznej średnicy jest napisane 9 mm. Później dlaczego to powtarzanie? Tu mamy oś i od osi mamy 30 mm. Niby napisał, nie wiem dlaczego, jak tu jest napisane średnica 60 minus pół mm. Czyli to też taki duży błąd, to też nie było tego pogłębienia takie z tej strony tego rysunku. To też powtarzalne wymiary 50, tu znowu 50, tu jeszcze nie wiem dlaczego, kurde, od osi do zewnętrznej średnicy napisał 45. No mamy średnicę 90, no nie trzeba to dopisać. Następne co jest, no to jest jedyne, że bardziej takie skomplikowane jest, to właśnie ten rzut taki powiększony i tu jest napisane wymiary, powiedzmy 2, 1, 3, 2. Tak, powiedzmy tego wymiaru 3, 2 można było nie pisać, można było napisać tylko 1 i powiedzmy pod kątem 45 stopni to idzie. I już te 2 i te 3, one same wyjdą od tego kąta. Dalej, ten otwór jest tu niby jest narysowana taka jakaś oś, tam coś takiego. I narysowany otwór 20 mm od tej osi.
ale na jakiej średnicy znajduje się ten, czyli jakie odstęp jest od właśnie krawędzi, od zewnętrznej średnicy, też tego wymiaru nie ma. To też niby robicie tak, musicie na oko to zrobić, no. Mamy dużo powtarzalnych wymiarów, które są też niepotrzebne, powiedzmy to 2 mm, tak? Tej strony. Mamy średnicę 82 i 86. Różnica 4 mm, czyli po 2 mm na stronę. To wszystko wiadomo, tych powtarzalnych wymiarów nie trzeba pisać. Właśnie nie robcie błędów. Robcie tylko tak, jak trzeba i tak, żeby wszyscy to rozumieli. Zaczynałem od tego. Zaraz wstawię ten filmik, jak robiłem tam ciąć właśnie. Miałem takie 4 sztuki do zrobienia. Zaraz pokażę. Tak, idziemy dalej po kolei. Sumy tu mamy. Coś takiego ciekawego. Tak. I taki kawałek materiału na to. Napisane jest, że jeden do jednego. Nie wypasuje. Dobrze jest. To już zostało zrobione, czyli toparka już gotowa, zostało tylko tu dwa otwory przewiercić i już. Jedynie, że jak widzicie na tym rysunku nie ma tego podpieczenia, właśnie tego, nie jest napisane.
No, rysunek mamy 1 do 1, czyli ja to zmierzyłem. Po tym rysunku wyszło mi 2 mm. To tak właśnie zrobiłem. I właśnie z tych wszystkich rysunków, to co takie najwięcej skomplikowane, to było to właśnie tu średnicę 16, no gwint 10 na 1. A właśnie co jeszcze chciałem ciekawe pokazać. Zaraz już znajdę to. I tak, znalazłem. To jest taki rysunek. Właśnie to jest detal, który zrobiłem. Tak to wygląda. To jeden gwint, drugi gwint, trzeci gwint, czwarty gwint. No jest takie. Właśnie te takie wybrania były zrobione na drutówce, wypalone. Kiedyś ja to fryzowałem, a teraz no to się naprawdę tak się nie opłaca tego fryzować. Właśnie tu jest napisane M5, z góry M5. No niby w porządku, tu jest napisane M4. M10. Wszystko ok, tak właśnie zrobiłem, ale jedyne ale tu jest napisane M5 na 1. Jakie na 1? No przecież M5 nie jest na 1, tylko jest na 0,8 i tu jest napisane M4 na 1. Ale M4 nie jest na 1, tylko M4 jest na 0,7 skok. Jeszcze nigdzie nie widziałem, żeby M4 było na 1. Są jakieś takie większe gwinty, powiedzmy tam 8, 10, tam 12, 14, to jeszcze są takie na 1. No a M5, M4 to takich niestety nie ma. No M10 oczywiście zrobiliśmy na 1. No i już właśnie pokażę tak mniej więcej jak to robiłem. To takie 3 wybrania. Jedne, drugie, trzecie. Kąt między nimi 120 stopni. To robiłem na tokawce. Zaraz pokażę tylko to, co robiłem na fryzarce. Tu mamy stół fryzarski. To są stół obrotowy. A to jest uchwyt tokarski, czy szynkowy. Tak to wygląda. Tu mam takie wybranie. I właśnie złapałem za to wybranie. Następnie ten kanał ma 9 mm. Wstawiłem fryz. Dotknąłem. Głębokość 2 mm. Przyjechało. Nie ma problemu. Następne. Tu właśnie mam kąt. Jest napisany. No tu powiedzmy 0. Na początku dojechałem frezem i zrobiłem niby takie dotknięcie. Później od tego narysowałem. Tam są niby ta szerokość ma 30, około 30 mm. 33, coś takiego. Narysowałem tam 15 w lewo, 15 w prawo. Później frezem dojechałem w jedną stronę tylko, żeby właśnie dojechać do tej kreski. A pokazało mi tu 15 stopni. No i oczywiście, że jest wiadomo i 15 stopni tak trzeba pokręcić w jedną stronę. Właśnie dojechałem w jedną stronę 15 stopni, w drugą stronę 15 stopni, zmierzyłem ten wymiar, w porządku. Następnie między nimi 120 stopni. Dojechałem 120 stopni do następnej i miałem tu środek. I tak samo, 15 stopni w jedną, 15 w drugą i trzeci raz, 15 w jedną, 15 stopni w drugą. I już w taki sposób właśnie to zrobiłem. Taki malutki otworek, 2 mm. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do obserwowania.